Zakład Produkcji Ceramiki Alfa Cer Kopaniny, pan Wiesław Kwiatkowski. Bardzo dziękuję. Jesteśmy firmą niewielką jako Alfa Cer, jak tutaj było mówione, od 10 lat na ziemi kodeckiej w Kopaninach. Zatrudniamy około 70 ludzi, tak z gminy Kołyńskiej, powiatu kołyńskiego, jak i również z ziemi opoczyńskiej. No cóż, to wyróżnienie dalej mobilizuje, jest on skierowany nie tylko dla mnie, ale do mojej rodziny, bo to firma rodzinna, do mojej żony, do mojego syna, no i do pracowników, którzy pracują w mojej firmie, tworząc z nami jak najciekawsze dekoracje, żeby mogły upiększać pomieszczenia mieszkańców w Polsce za granicą. Pan Jan Kolbus. Jan Kol, witamy brawami. Jest bezpośrednim importerem kamienia z Indii, Szwecji, Finlandii, RPA i wielu innych krajów. Bardzo dziękuję rodzinie, która mnie wspiera, a także i pracownikom, którzy naprawdę też mnie w ciężkich chwilach wspierali. Podziwiam ich, że wytrwali ze mną. GmbH Magnus, całego zarządu pragniemy bardzo podziękować za to wyróżnienie. Jesteśmy dosyć młodą firmą, więc mamy nadzieję, że to koło młyńskie będzie nas napędzało do dalszej pracy. Dziękujemy. Koneckiego klubu karate Kyokushin. Klub tworzą zawodnicy z medalami z Mistrzostw Europy i innych międzynarodowych zawodów, ale również tacy, którzy dopiero rozpoczynają rywalizację na macie. Oto sensei. Jak Państwo widzą, mistrz, czyli sensei, dopiero w trzeciej kolejności, bowiem, jak się okazuje, młodzież ma pierwszeństwo. Wielkie brawa! Zosia i na pierwszych swoich zawodach międzynarodowych wygrałam pierwsze miejsce. Jestem Jakub. Mam na imię Dorotkę. Mam na imię Emilka i w pierwszych swoich zawodach zdobyłam drugie miejsce. Mam na imię Aniela. I teraz mam na imię Lena. Mam na imię Amelia. Mam na imię Natalia. I teraz sensei Mateusz Garbacz. Wielkie brawa! Wielkie brawa! Zobaczcie Państwo, jak sprawiedliwie dzieli możność zabrania głosu między wszystkich swoich podopiecznych. Miało być kilka osób przede mną. Może zrobimy, jesteśmy nagrodzeni, także mamy pewne prawa tutaj sobie możemy rościć. Jestem Olek, byłem w Tokio na zawodach i jestem wicemistrzem otwartych mistrzów Szwajcarii i jestem medalistą Polski. Wielkie brawa! Mam na imię Oliwia, jestem mistrzynią Polski i zajęłam pierwsze miejsce w otwartych mistrzostwach Szwajcarii. Mam na imię Oliwia, jestem medalistką mistrzostw Polski i otwartych mistrzostw Szwajcarii. Jestem Paulina i jestem mistrzynią Polski. Proszę Państwa, ogrom sukcesów. Jestem Marta. Jestem Adam. Na swoich drugich zawodach zająłem drugie miejsce w Warszawie. Jestem Antek. Jestem Stasiu. Jestem Filip. A ja jestem Mateusz. Byłem wicemistrzem Europy, walczyłem w Pucharze Świata i mój największy sukces to to, że tym, co kiedyś zdobyłem, mogę się dzielić teraz z nimi. Dziękujemy. Wszechnica Konecka. Odbiera prezes pan Szymon Biały. I jeszcze raz... To mi w udziale dzisiaj przypadł ten wspaniały zaszczyt. Niemniej jednak trzeba pamiętać o poprzednikach. Otóż stowarzyszenie zostało założone przez grupę założycielską
z ówczesnym starostą Antonim Szkurłatem i przewodniczącym rady Waldemarem Komorowskim na czele. Następnie prezesem stowarzyszenia został wybrany starosta Bogdan Soboń. Dziękuję serdecznie moim poprzednikom za ten wkład, za wsparcie. Dziękuję obecnie moim współpracownikom i członkom stowarzyszenia. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mapiszewicach. Serdecznie dziękuję kapitule, dziękuję państwu. Jest to dla nas szczególnie cenna nagroda, bo nagroda od przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy mimo, że tak jak tutaj pan wspomniał, działamy na terenie całego województwa, zostaliśmy zauważeni w działalności na rzecz lokalnej społeczności i tego terenu. Zakład tworzyw sztucznych i wyrobów różnych HEKO. Ogromne brawa! Jesteśmy oczywiście wzruszeni, tak jak wszyscy, wspaniałą nagrodą. Firma nasza na województwie świętokrzyskim jest już 26 lat, minęło 26 lat. Jesteśmy firmą, która bierze udział we wszystkich motoryzacyjnych targach na świecie, co oznacza, że nasze wyroby są sprzedawane na całym świecie, z czego się bardzo cieszymy i mamy nadzieję, że kolejne 26 lat tak nam się ta współpraca będzie układała. Dziękujemy bardzo. Pani Danuta Filix. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. 25 lat na rynku właśnie przypada w tym roku. Dlatego jestem bardzo wzruszona. Moje prawo zabrania mi tutaj wielce się eksponować, więc mogę tylko podziękować i podziękować bardzo za zaufanie przede wszystkim, którym państwo mnie obdarzacie. Dziękuję. Pan Marcin Pytlos, kowal losu. Chciałbym bardzo podziękować kapitule za tak wspaniałe wyróżnienie i oczywiście tą nagrodę dedykuję swoim dzieciom, bo mały jestem w domu. No i ta nagroda jest dla moich dzieci. Dziękuję. Panie i panowie, nagroda Gwóźdź Sezonu zostaje przyznana panu Romanowi Cieślakowi za płytę Na naszych dłoniach. Romka niestety nie może być dzisiaj tutaj z nami, aczkolwiek bardzo żałuję. Jeszcze chwilę temu rozmawiałem z nim telefonicznie. Cóż, na pewno chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy słuchają jego muzyki, którzy popierają to, co robi przez lata. Na pewno ta nagroda będzie takim faktycznym gwoździem. Miejmy nadzieję, że takim pierwszym gwoździem, który nie będzie ostatnim i każdy kolejny rok będzie obfitował w kolejną płytę. Miejmy nadzieję tak dobrą, jak na naszych dłoniach. Hasz Kuki. Serdecznie dziękuję, jest nam niezmiernie miło z powodu tego wyróżnienia. Mamy nadzieję, że za rok uda nam się zagrać w ramach Kuźnic Koneckich, bo w tym roku niestety nie mieliśmy możliwości pojawienia się w pełnym składzie. Ta ładniejsza część zespołu jest nieobecna. Dziennikarka, podróżniczka, fotografik, propagator piękna powiatu koneckiego i ziemi świętokrzyskiej. Ja już naprawdę tylko chwilkę. Jestem faktycznie z Kuźnicami Koneckimi od samego początku. Byłam z nimi w deszczu, w upale, w pochmurnej pogodzie. Jest to jedna z najmilszych imprez i bardzo dziękuję całemu zarządowi za docenienie też pracy mojej, ale także innych za moim pośrednictwem, innych kolegów, koleżanek, dziennikarzy.